Na środowej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni jednogłośnie przyjęli program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2025. Ponad 540 osób, dzieciaków od 6 do 18 miesiąca życia, więc chcemy tu wzbogacić naszą ofertę profilaktyczną właśnie w tym kierunku. Wiemy, jak bardzo groźne są choroba związana z meningokokami, czyli tak w dwójnasób, czyli inwazyjne i nieinwazyjne. Czyli inwazyjne, mówimy tu o takich skutkach jak zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, nieinwazyjne to zapalenie płuc, śluzówki, ucha, takie drobne zakażenia, ale też bardzo ważne i uciążliwe przede wszystkim dla najmłodszych naszych mieszkańców, ale też i dla rodziców. Szczepienia zalecane są niemowlętom, młodzieży i młodym dorosłym, osobom z niedoborami odporności. Wdrożenie programu będzie miało ogromne wsparcie dla rodziców. Szczepionki to są dosyć drogie i wiadomo, nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale zanim doszło do napisania programu, to były konsultacje z mieszkańcami, szczególnie z młodymi rodzicami. To była również analiza danych NFZ-u, czy taka potrzeba w tym zakresie jest, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną. Oczywiście później wniosek został i cały program został wysłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania, ponieważ nie moglibyśmy go przedłożyć Radzie Miasta. Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Jednak najczęściej chorują dzieci do pierwszego roku życia. Szczepienia przeciwko meningokokom, szczepionkom niemędrych, szczepionkom najczęściej używaną, przede wszystkim dającą największą odporność na wszystkie szczepy meningokoków. Szczepionkę podajemy oczywiście po konsultacji z lekarzem, jest cały wywiad, przede wszystkim na informacyjne, czy dziecko już nie zostało zaszczepione. Jedna dawka daje pełną odporność, w związku z tym nie ma konieczności do szczepiania dzieci. Pierwsza grupa dzieci zostanie zaszczepiona już jesienią. Myślę, że w miesiącach październik, listopad, grudzień będziemy szczepić połowę dzieciaków, a kolejne ponad 250 osób, tylko 260 już w przyszłym roku. Z początkiem program opiewa na kwotę 160 tysięcy, na ten rok mamy 80 tysięcy i na przyszły również 80 tysięcy. W Polsce szczepienie przeciwko meningokokom nie jest obowiązkowe, ale zalecane przez Ministerstwo Zdrowia.